każdej normalnej broni magazynki otwiera się w taki sposób, że wciska się ten tutaj wystający przez denko występ płytki oporowej i zsuwa się denko najzwyczajniej w świecie. Natomiast w Glocku ktoś wymyślił sobie tutaj takie fajne, nie wiadomo po co, występy z boku, które trzymają się w podcięciach na denku. I właśnie dzięki temu tego magazynka nie można normalnie otworzyć. A czasami warto, bo magazynek w środku się jednak brudzi. Tutaj widać trochę, o, ładnie złazi nagar po strzelaniu. To jest może jakiś tam niestraszna przyczyna zacięć czy czegoś tam w tym stylu. Natomiast może się dostać do pudełka magazynka piach. I żeby to wyczyścić, po prostu trzeba najzwyczajniej w świecie to otworzyć, tutaj szczotką jakąś wjechać, żeby mieć normalnie sprawnie działający magazynek. I teraz jak to zrobić? Zapomnijcie o historiach pod tytułem wkręcanie w imadło, jakieś magiczne przyrządy marki Glock, wsadzanie tam czegoś w coś, kombinowanie i tak dalej. Tak naprawdę wystarczyłaby do tego wykałaczka. Wystarczy płytkę oporową wepchnąć do środka. Ona się przekasza, staje w poprzek. Tylko teraz uwaga, jak już to zrobiliście, to już musicie do końca. Czyli tym sposobem płytka oporowa nam tu nie przeszkadza. Ani jej występ, ani to, że ona tam jest wpasowana w środku, w pudełko i denko. I teraz co trzeba zrobić? Rogiem, samym narożnikiem zaprzeć otwartą jakąś powierzchnię i mocno to po prostu wcisnąć. Siłą schodzi troszeczkę. Jest. Otwieramy. Mamy magazynek rozłożony, gotowy do wyczyszczenia. Tutaj od razu, dla tych, którzy dużo strzelają w różnych jakichś tam warunkach dziwnych, może im się zdarzyć, że te magazynki będą mi się brudzić częściej, proponuję usunąć te występy. Płaskim nożem po prostu ciach, ciach. Sprawa jest załatwiona. Składanie takiego magazynka to wiadomo, w kolejności odwrotnej idzie donośnik ze sprężyną, płytka oporowa. Płytka oporowa tym występem do góry. Wciskamy to sobie razem. Jak widać, płytka oporowa jest ładnie dopasowana, więc ona nam się nie wyślizgnie. Tu oczywiście możemy przybajerzyć. Wybrać sobie jakieś lepsze denko. Na przykład ja mam swoje firmowe. Jak już jest tuning, to tuning. A jeżeli ktoś się zdecyduje na to, co mówiłem, czyli odcięcie tych bocznych występów, to ten magazynek będzie działał tak jak każdy normalny magazynek na świecie, czyli po wciśnięciu lekko tylko płytki oporowej, on po prostu zwalnia denko. Można sobie założyć paniszera. No i jest. Otwieranie uproszczone, do czyszczenia, do czegokolwiek tam kto potrzebuje.